Cześć, to znowu ja, Jakub. W dzisiejszym odcinku opowiem wam trochę bardziej szczegółowo, jak wygląda wolontariat Narty Dzieciom. Dzień zaczynamy przeważnie od wspólnego śniadania około godziny 8 rano. Musimy się streszczać, gdyż około 9 przyjeżdżają już grupy. Naszą pracę zaczynamy od tego, że zbieramy dzieciaki do wypożyczalni i pomagamy im ubrać sprzęt. Następnie, gdy już sami się ubierzemy, wychodzimy z grupą na nogach na górę stoku. Każda grupa uczniów, którą się opiekujesz na stoku jako wolontariusz, ma przerwę na zjedzenie olbrzymiej zapiekanki. Wtedy i ty masz trochę czasu dla siebie. Po 15, mniej więcej wtedy szkoły zdają sprzęt, zaczyna się czas wolny. Możecie jeździć do woli na służbowym karnecie, próbować różnych nart, snowboardów, albo zorganizować naukę jednych wolontariuszy przy drugich. Śpisz na miejscu, 20 metrów od dolnej stacji kolei krzesełkowej. Lśniące prysznice, gorąca woda do woli, a wyżywienie na restauracyjną kartę wolontariusza całkowicie bezpłatnie. Wystarczy nawet dla osób z pokaźnym apetytem. Jedzenie pyszne. Podobno najlepsze na całym głównym szlaku beskidzkim. Pomiędzy Ustroniem a Wołosatym. Naukę zaczynamy oczywiście od teorii. Tłumaczymy, co w jaki sposób robić tak, żeby zabawa była bezpieczna zarówno dla nas, jak i dla innych uczestników stoku. Później już tylko rozgrzewka i ćwiczymy. Począwszy od jednej narty, powoli przechodzimy przez wszystkie ćwiczenia tyle razy, ile to będzie potrzebne. Jeśli grupa załapie podstawy, idziemy na wyciąg i cieszymy się fajną zabawą. Zapraszam wszystkich do udziału w projekcie Narty Dzieciom.